kłaniają się. Jan, bądźmy poważni. Tomasz Szajto. Kaiserslautern 0-1 i wtedy, tak jak powiedziałem, Reinke w bramce, Koch, Schönberg, Wagner, Schäfer, Ross, Ratinho, Siriako, Sforza, Marszal w ataku Paweł i Kuka. Paweł Kuka i to była bramka, żeby nie skłamać, dokładnie Schönberga. Piłka nożna. Najpopularniejszy sport w Polsce, stąd ilość memów związana z tą dyscypliną jest bardzo duża. Oczywistym jest, że najbardziej memicznym piłkarzem jest Robert Lewandowski, ale to nie o nim będzie ten odcinek, a o byłym już piłkarzu, który według mnie zajmuje godne drugie miejsce w rankingu memów, ale nie do końca ze względu na swoje osiągnięcia czy umiejętności piłkarskie. Tym człowiekiem jest oczywiście Tomasz Hajto. Człowiek, który stał się memem dzięki swojemu stylowi bycia, tekstom podczas komentowania meczy, a także wypadkowi, o którym jednak kontrowersyjnie powiemy na samym końcu. Hajto w swojej 30-letniej karierze grał przede wszystkim na pozycji obrońcy, w Ekstraklasie oraz Bundeslidze. W barwach Schalke 04 zdobył Puchar Niemiec oraz Puchar Intertoto, był bardzo solidnym piłkarzem, jednym z lepszych polskich zawodników w ówczesnym czasie, czego dowodzi członkostwo w klubie wybitnego reprezentanta czy wieloletnia gra w jednej z najlepszych lig świata. Podczas swojego debiutanckiego sezonu w Bundeslidze Hajto niezwykle często znajdował się w 11 danej kolejki jako najlepszy obrońca w lidze. Tomasz Hajto podczas swojej kariery dał się poznać jako agresywny zawodnik, w Bundeslidze ustanowił dosyć ciekawy rekord żółtych kartek, podczas jednego sezonu otrzymał ich aż 16. Rekord był niepobity aż 21 lat, dopiero dosłownie kilka dni temu Polaka wyprzedził Klaus Giasula. Oczywiście to niesolidna gra sprawiła, że Hajto został dostrzeżony przez rozmaitych plotkarzy czy ludzi, którzy lubią piłkarskie sensacje. Hajto od zawsze miał arogancką postawę, podczas kariery piłkarskiej był po prostu bucem. Żarty z Hajty zaczęły się od jego stylu ubierania. Gdy wyjeżdżał z Polski, jego stylówka wyglądała niczym Mirka Handlarza z giełdy samochodów i koledzy w nowym klubie z Bundesligi zaczęli się z niego śmiać, dlatego Hajto zatrudnił wtedy stylistę z Düsseldorfu i na zakupy zaczął latać do Mediolanu, gdzie wydawał potężne pieniądze na ubrania, kosmetyki i wszystko inne. Jesteśmy w Mediolanie! Jego ulubioną marką stało się Versace, stąd właśnie jego ksywa Gianni. Podczas jednego ze zgrupowań kadry w okolicach 1999 roku Hajto zapomniał zabrać kąpielówek i powiedział reszcie drużyny, że on musi sobie kupić Gianni Versace, bo tylko i wyłącznie takie nosi i niczego innego nie założy, więc reszta kadry go wyśmiała i stąd ta ksywa. Według reszty piłkarzy w kadrze Hajto w ogóle bardzo lubił szpanować i popisywać się pieniędzmi. Potrafił na przykład w restauracji w ramach szpanu przed kelnerką, oczywiście przypadkiem, upuścić kilkadziesiąt tysięcy złotych z kieszeni, ale mimo takiego zachowania i pozerstwa Hajto był lubianym gościem w szatni, ale mimo to w mediach stał się łatwym celem wyśmiewania. Myślę, że zadziałał tu podobny mechanizm jak u Marcina Neymana. Dobrej sławy nie przysporzyła mu także afera związana z przemytem papierosów w roku 2004. Tomaszowi Hajcie przylgnęła łatka przemytnika fajek z Polski do Niemiec. Został skazany na ponad 40 tysięcy euro kary, ponieważ sprzedał swoim znajomym ponad 100 kartonów papierosów bez akcyzy. Można się zastanawiać, czemu to robił, skoro był już wtedy milionerem, no ale on sam przyznaje, że to była wielka głupota z jego strony. Po zakończeniu kariery piłkarskiej Hajto został trenerem, najpierw Jagiellonii Białystok, skąd został zwolniony po sezonie gry, a następnie GKS-u Tychy, gdzie po spadnięciu z drużyną do drugiej ligi również został zwolniony. Jeszcze przed rozpoczęciem kariery trenera Hajto zaczął udzielać się w mediach jako ekspert piłkarski, potem jako komentator. Był na przykład w panelu eksperckim na Euro 2008, gdzie zaczął szlifować swoje medialne umiejętności. Mecze zaczął komentować na Eurosporcie 2, gdzie razem między innymi z Mateuszem Borkiem komentowali Bundesligę. Już wtedy dali się poznać jako duet dający dobre show, gdzie Borek to ten bardziej ogarnięty komentator, a Hajto ten, który rzuca dosyć niecodziennym komentarzem. Jak sam przyznaje bohater tego odcinka, to według niego powiedzieć, że ktoś podaje piłkę z lewej do prawej strony, to każdy debil umie, więc on chce zawsze jak najbardziej to podkoloryzować, żeby ludziom przyjemnie się słuchało. Wtedy jeszcze Hajto nie był aż tak memiczny, głównie ze względu na mniejszą popularność Bundesligi. Pierwszy przebłysk, o którym usłyszały osoby nie oglądające za dużo piłki nożnej, pochodzi z lata 2015 roku z meczu Piasta Gliwice z Termaliką Bruk Betnieciecza.
gdzie Haito głową był kilkanaście lat wstecz w Niemczech i kompletnie olewając co się dzieje na boisku, zaczął wymieniać zwycięski skład Kaiserslautern w meczu z Bayernem w sezonie 97-98. Ja myślę, że warto go podać. Był tam Renke, Kadlec, Koch, Kuka, Marshall, Ratinho, Ross, Schönberg, Schäfer, Sforza, Wagner, no i jeszcze Balak. Drugi z komentatorów starał się komentować mecz i ogarnąć swojego kolegę, no ale Tomasz Haito był już kompletnie innym świeciem Bundesligi. Jeżeli ciekawi was, dlaczego on w ogóle wyleciał z tym składem podczas tego meczu, było to nawiązane do tego, że w ówczesnym czasie Kaiserslautern było beniaminkiem w Bundeslidze i sporo namieszało, wygrywając z mistrzem Niemiec, i to było odniesienie do zespołu Termaliki, która była wtedy beniaminkiem w Ekstraklasie. Na prawdziwy wysyp memów musieliśmy jednak poczekać, gdy Polsat przejął prawa do transmisji meczy reprezentacji Polski. Do komentowania ich został oddelegowany Haito razem z Borkiem i wtedy przy ogromnej oglądalności tych spotkań Haito stał się z jednej strony ulubieńcem różnych śmieszków, a z drugiej strony przylgnęła mu łatka gościa, który cały czas gada głupoty, do tego skłonność do przejęzyczeń, takich jak truskawka na torcie, stała się memiczna. Tu nawet gdy Telewizja Polska odzyskała prawa do meczy reprezentacji, to skomentowała to zdjęciem tortu z wiśnią. Haito wymyślił też ksywkę Kamilowi Grosickiemu, czy miał problemy z Chorwatami, gdy nazwał Mandziukicia typowym jugolem. Z Grosickim oraz Sławomirem Peszko pozostaje zresztą w przyjacielskich kontaktach, a ze względu na memiczność tych piłkarzy, po tym również mogliśmy oglądać memy z nimi w roli głównej. Jego komentowanie bardzo często polegało na udzielaniu porad piłkarzom typu: no weź tam Kamil, zatrzymaj, zakryj się z piłką, wejdź tam, weź tutaj, zagraj ciałem i... Szukaj przede wszystkim partnera, no, kryj, nie patrz gdzie leci piłka, kryj chłopa koszulka w koszulkę do końca. Co zostało uwzględnione w przeróbkach jako komentowanie innych sportów i w sumie komentowanie czego się da, tak dosłownie czego się da. Albo teraz, albo nigdy. Ale on ma gaz. Jest niesamowity. Rozstrzesz nogi i szukaj wiatru, tak? Dawaj, dawaj. Do tego doszły różne niebanalne przemyślenia dotyczące klubów, kibiców czy trenerów. Od tego czasu Haito stał się stałym członkiem paneli dyskusyjnych takich jak Cafe Football, gdzie stał się przyciągaczem widzów, bo w końcu zawsze musi być ta postać, która generuje oglądalność ze względu na bycie nielubianym, gdzie często wytyka mu się różne wpadki i przyjacielskie ciśnięcie się z Borkiem. Jednym z newsów numer jeden było, gdy w roku 2018 w kwietniu, podczas jednego z odcinków Cafe Football, Haito nagle wstał i wyszedł bez słowa. On wstał, stary wstał. Oficjalne powody podane później zostały określone jako problemy rodzinne, natomiast wszyscy zgodnie uznali, że to musiał być potężny kac po jakiejś imprezie, czemu tylko pośrednio zaprzeczył Borek i spółka, bo jak oni powiedzieli, dzień wcześniej imprezowali sami, bez Tomka. Haito jest również oskarżany o pożyczanie pieniędzy od innych piłkarzy i nieoddawanie długów, a w 2017 roku w wywiadzie u Wojewódzkiego przyznał, że w życiu przewalił na imprezy 20 milionów złotych, a cóż, takie rzeczy mówiąc delikatnie, nie przysparzają żadnej popularności. W innym wywiadzie pod koniec 2016 roku Tomasz Haito przyznał również, że doskonale zdaje sobie sprawę ze swojej popularności i śmieszą go memy czy przerobione filmiki z jego udziałem. I oczywiście poza komentowaniem meczy i swoim talentem do robienia show, Haito stał się popularny także przez wypadek, który spowodował w roku 2007. Nie mam zamiaru tutaj bawić się w jakiegoś dobrego wujka internetu, w końcu czarny humor i śmianie się ze wszystkiego jest czymś powszechnym, postaram się do tego podejść na spokojnie. Haito jako ówczesny zawodnik ŁKS-u jechał swoim Chryslerem przez Łódź w okolicach godziny 22 i śmiertelnie potrącił starszą kobietę. Oczywiście już wtedy była to bardzo medialna sprawa. Haito z oczywistych względów poddał się wtedy opiece psychologa i wstrzymał się od gry w piłkę nożną, a gdy powrócił na boisko, to kibice drużyn przeciwnych dosyć szybko ogarnęli nową przyśpiewkę, mającą na celu wyprowadzenie go z równowagi podczas meczu. Domyślacie się jaką. Temat potrącenia ciągnie się za byłym piłkarzem już 13 lat. Od dawna tworzone są o tym memy. Tym bardziej im bardziej Haito staje się popularny w internecie. Natomiast potężny ich wysyp memów, żartów możemy obserwować od stycznia tego roku. I wiecie, po pierwsze żart powtarzany milion razy przestaje być śmieszny. Po drugie doskonale zdaję sobie sprawę, że tak jak mówiłem, w internecie nie ma tabu i można żartować sobie ze wszystkiego. Ale memy te według mnie mają raczej na celu ciągłe wpajanie ludziom do głów, że Haito to morderca, zabijaka starszych kobiet i tak dalej.
co przełożyło się na tworzenie nieprawdziwych informacji i powielanie głupot, które mają na celu tylko maksymalne dojebanie Tomaszowi Hajcie. O ile przekazywanie jakichś tam plotek bez pokrycia, że Włakow wyjaśnił kiedyś Hajtę na zgrupowaniu, że jest pozerem, nie jest niczym strasznym, o tyle powieranie kłamstw na temat drugiego człowieka, że kogoś zabił, byleby mu tylko zaszkodzić, jest słabe. Przekaz, jaki sugerują na memy, to Tomasz Hajto jadący ponad 120 km na godzinę przez teren zabudowany, z premedytacją wjeżdżający w człowieka, a potem nie ponosi on żadnej odpowiedzialności. Czasem bajkopisarze dorzucają, że był pijany. Prawda jest taka, że Hajto przekroczył prędkość, ale nie aż o 70 km. Według ekspertyz jechał około 67 km na godzinę, a kobieta wtargnęła na pasy bez wcześniejszego rozejrzenia się. Tomasz Hajto próbował zahamować i uniknąć wypadku, a gdy do niego doszło, udzielił jej natychmiastowej pomocy. Karetka przyjechała szybko, niestety nie udało się jej uratować. Dostał on wyrok w zawieszeniu, grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów na kilka lat. I to, co powiem, będzie bardzo kontrowersyjne, ale uważam, że w podobnej sytuacji mogła się znaleźć każda osoba, która ma prawo jazdy i jeździ na co dzień. Ogromna część memów wzięła się z tego, że Hajto jest nielubiany przez swoją bucowatość, dlatego ta tragedia, która wydarzyła się kilkanaście lat temu, jest dla wielu świetną podstawą do ciągłego dopierdalania mu. Nie chcę tutaj przywoływać innych sportowców, którzy, powiedzmy, bardziej zasługują na takie traktowanie, bo w ogóle tutaj nie o to chodzi, ale raczej o powstrzymanie się przed powielaniem nieprawdziwych informacji tylko dlatego, że jest taka moda. Mimo tego wszystkiego, prosta memetyka sprawiła, że Hajto w memach zawsze będzie pojawiać się obok określenia stara baba i wątpię, żeby ktoś mógł coś na to poradzić. No, to takie moralciotowanie na koniec tego epizodu, prawie jak w South Parku. Do widzenia Państwu. Do tego skłonność do przejęzyczeń, takich jak truskawka na korcie,